Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj przedstawię wam wszystkie sposoby, dzięki którym możecie zdobywać klepsydry, dlatego że masa osób pyta mnie, skąd ja mam tyle klepsydr, co one dają i tak dalej, więc dzisiaj postaram się o tym wszystkim opowiedzieć. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i standardowo możecie pisać komentarze, jeżeli czegoś nie zrozumiecie, jeżeli coś będzie niejasne, to piszcie, ja wam chętnie postaram się pomóc. Dobrze, myślę, że możemy zaczynać. Przede wszystkim, co nam dają klepsydry? Klepsydry dają nam możliwość skipowania misji za darmo, czyli po prostu tak jakby pomijania tych misji, robienie po prostu awki bez czekania, tylko używamy klepsydry, no i każdą misję jedną klepsydrą możemy pominąć. To jest bardzo fajne, bardzo wygodne, myślę, że naprawdę masa graczy nie grałaby w tym momencie w Shakesa, gdyby nie było takiej mechaniki jak właśnie klepsydry, no bo dzięki temu dosłownie 2-3 minutki, no i można ogarnąć całą mawkę na swoim koncie, no i mieć to po prostu z głowy, nie? Więc klepsydry są bardzo pomocne, klepsydry są bardzo ważne, no i w sumie, jeżeli się nie mylę, nic mi na ten moment do głowy nie przychodzi, to jest właśnie jedyna funkcja tych klepsydr, czyli tutaj pomijanie misji, no za darmo można powiedzieć. Jedna klepsydra to jest po prostu jedna misja i tyle, nie ma tutaj większej filozofii. Dobrze, lecimy teraz do tego, jak te klepsydry zdobywać, no i zaczniemy sobie przede wszystkim od misji. Dlatego, że klepsydry lecą losowo z misji, czyli podczas robienia awki każda misja może nam dać klepsydrę, ale nie musi, jest to losowe, więc po prostu robimy te misje, no i jak skończymy robić daną misję, to dopiero nam wyskakuje, że z niej wyleciała ta klepsydra albo nie wyleciała. Ona nie jest od razu widoczna tak jakby w misji, tu zaraz będzie jeden wyjątek, ale do tego sobie przejdziemy. Ona nie jest od razu widoczna w misji, czyli tutaj przy wyborze tych trzech, które mamy zawsze do wyboru, tylko dopiero jak tą misję skończymy, to wtedy ta klepsydra nam może wyskoczyć. Wyjątkiem jest tutaj event klepsydr, on się nazywa Pięknych Piasków Czasu Czas, jeżeli się nie mylę, tak sobie tutaj zapisałem. No i ten event sprawia, że wszystkie piaszczyste lokacje dają nam na 100% klepsydrę. Tutaj piaszczyste lokacje, czyli jakiś step strapionych bodajże, jakaś tam pustynia, no wiadomo o co chodzi. No i podczas tego eventu, gdy mamy taką lokację do wyboru, to od razu w misji jest widoczna klepsydra i z tego co wiem, niestety jeszcze tego nie poprawili, dlatego że gdy jak mamy na przykład jakiegoś pupila do znalezienia, tutaj dajmy na to Jaduna, Pustynia Przesłoneczna, no to podczas trwania tego eventu nie możemy tego pupila zdobyć, bo z automatu w tej misji jest widoczna klepsydra. Ona się, tak jak mówię, pokazuje od razu przy wyborze misji, nie dopiero po zakończeniu misji, tak jak to ma miejsce bez eventu, no i po prostu tego Jaduna przez na przykład 3 dni trwania tego eventu klepsydr nie możemy zdobyć. Mieli to chyba naprawić, coś mieli z tym robić, ale z tego co kojarzę, jeszcze tego nie naprawili, no i po prostu jest to dość męczące, bo na przykład tutaj jeszcze mamy... Dokładnie, tego koguta widziałem, że dużo osób nie mogło zdobyć, jak tam kiedyś event trwał dłużej do poniedziałku, no bo Dziewiczy Kanion to też jest, jak się nie mylę, piaszczysta lokacja, więc no tak to wygląda, tak to niestety wygląda. Podczas eventu każda piaszczysta lokacja daje nam właśnie klepsydrę, no i niestety jest ta klepsydra od razu widoczna przy wyborze misji i przez to nic innego nam z tej misji nie może polecieć, ani żaden itemek inny, ani jakieś tam jajko, ani nic takiego, więc to jest pierwszy sposób na zdobywanie klepsydry, po prostu misję. Kolejnym takim sposobem, że tak powiem, jest po prostu zdobywanie tych misji z gabinetu magii. No i właśnie, w gabinecie magii ogólnie nam się pojawiają klepsydry, mogę wam tutaj w tym momencie zaprezentować. Ja teraz nie mam żadnego eventu, nagram to w poniedziałek, no i jak sobie tutaj troszkę porolujemy, powiedzmy, że tak dla testu, żeby wam pokazać, o, zobaczcie, mamy klepsydrę ruchomych piasków, no i ona w taki zwykły dzień jest albo w takiej pojedynczej paczce, czyli to jest po prostu jedna klepsydra za 375 000. W ogóle ta cena tych klepsydr jest zależna od naszego poziomu. Od pewnego poziomu już mamy ten max, czyli 375 tysięcy golda za jedną klepsydrę, no i ewentualnie 3 750 000 za 10 opak, bo w takie zwykłe dni w tym gabinecie możemy zdobyć albo właśnie pojedynczą klepsydrę, albo taki 10 opak klepsydr. No i w sumie tyle, nie? Można tutaj rolować, można tam po północy sobie zajrzeć, patrzeć, nieraz te klepsydry się wylosują. No i to jest kolejna opcja na zdobycie tych klepsydr. To jest już maksymalna wartość golda w tym momencie na moim 510 levelu, jaką za te klepsydry płacimy. Im mamy mniejszy level, tym wiadomo, kosztują mniej, no aż w końcu się kapują na tych 375 tysiącach za jedną klepsydrę. No i to już jest tak jakby max. To sobie tam można sprawdzić w SF Toolsie, ile na danym levelu kosztują i tak dalej, wiadomo. Natomiast jeszcze tutaj oczywiście jest wyjątek podczas eventu, gdy mamy aktywny event Pięknych Piasków Czasu Czas, to wtedy mamy paczki albo 10 opak od razu, albo paczkę, która ma w sobie 100 klepsydr, więc to jest taki jakby wyjątek. No i dlaczego to jest fajne? Dlatego, że gdy event jest aktywny, to ta paczka, która ma 100 klepsydr kosztuje tyle, ile normalnie kosztuje paczka, która ma 10 klepsydr. Może ja Wam tutaj zaprezentuję, bo takich pojedynczych, no to wiadomo, raczej się nie kupuje, bardziej tutaj jak ludzie rolują, no to na tym evencie, żeby sobie tutaj zdobyć więcej, tylko no ja muszę, o tu mamy znowu pojedynczą, muszę sobie tutaj znaleźć, o dokładnie, mamy 10 opak, zobaczcie, on nam się pokazuje, on tutaj tak jakby zatrzymuje się, tak jakbyśmy zdobyli epika, pokazuje się to wow i przez chwilę nie można rolować, no i on w taki zwykły dzień kosztuje już na maksie 3 750 000, to co Wam powiedziałem wcześniej. Natomiast gdy mamy aktywny event Pięknych Piasków Czasu Czas, nigdy nie mogę zapamiętać tej nazwy, to wtedy 100 klepsydr kosztuje tyle, ile właśnie te 10 klepsydr, zobaczcie. Więc po prostu w cenie 10 klepsydr można kupić 100, no i oczywiście jak ktoś zamierza rolować, jak ktoś zamierza tam kupować te klepsydry w gabinecie, to najlepiej jest to robić na evencie, no bo wtedy się najbardziej opłaca. No a w zwykłe dni mamy albo pojedynczą klepsydrę, albo 10 opak. Myślę, że wszystko fajnie wytłumaczyłem. Dobrze, kolejnym sposobem jest kalendarz na zdobywanie klepsydr, no i tutaj jakby większej filozofii nie mam. Akurat w tym kalendarzu nie mam żadnej klepsydry. Może sobie przejdziemy na inne konto. Tutaj coś mam? Tak, tutaj mam, jak widzicie, 10 klepsydr 10 dnia. No i mówię, tu nie ma większej filozofii, po prostu odbieramy sobie dany dzień, w którym mamy klepsydry. One nam się pojawiają. Zazwyczaj to jest chyba właśnie 10 klepsydr i wszystko. One nam się pojawiają w ekwipunku. Możemy je sobie przenieść na naszą postać. Wtedy się nam dodają tutaj do stanu klepsydr. No i jakby to jest taki szybki, prosty, ale też dość no mizerny sposób, no bo tych klepsydr nie ma w tym kalendarzu jakoś giga dużo. Dobrze, kolejnym sposobem jest hazardzista. Hazardzista, a mianowicie ta gra w kostki, którą odblokowywujemy sobie na poziomie 125 i jak pokonamy pierwszych 9 lochów, bo ogólnie chodzi o to, że musimy tutaj odblokować wieżę, tam będziecie mieli, jak jeszcze nie macie wieży, to będziecie mieli napisane wymogi, co zrobić, żeby tą wieżę odblokować, no i po odblokowaniu tej wieży pojawia nam się właśnie ta gra w kości, no i tutaj mamy również do wygrania klepsydry. Możemy sobie chwilkę pograć, żeby Wam zaprezentować. O, zobaczcie, mamy tutaj jedną klepsydrę, więc u tego hazardzisty również możemy te klepsydry wygrać. Jak to działa? Ogólnie tak, za 3 kostki z klepsydrami mamy 5 tych klepsydr, za 4 kostki mamy 25, no i za 5 kostek, czyli tego maksa można powiedzieć, jakiego tu możemy wyrzucić, mamy 125 klepsydr, więc jak nam się wylosuje te 5 tych kostek z klepsydrami, no to ta nagroda jest naprawdę fajna, bo 125 klepsydr starcza nam średnio na 2 dni skipowania tutaj 3 pasków właśnie w tej karczmie, więc to jest jak najbardziej ok. No i co? I chyba tyle. Chyba tyle, jeżeli chodzi o hazardzistę. Oczywiście jeszcze wpływ ma na to event, tak jak na większość rzeczy, które Wam tutaj wymieniam, dlatego, że podczas eventu Pięknych Piasków Czasu Czas dostajemy 2 razy więcej tych klepsydr, czyli po prostu za 3 kostki dostajemy bodajże 10, za 4 kostki 50 zamiast 25, no i za 5 kostek dostajemy 250 zamiast 125. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o hazardzistę. No i co? Kolejnym sposobem na zdobycie tych klepsydr są pakiety specjalne. Ja ogólnie bodajże 2 filmy temu nagrywałem taki film, czy to było chyba w piątek, zanim kupisz grzyby, to obejrzyj, tam mówiłem Wam, jakie są promocje w tej gierce, jakie są właśnie paczki specjalne, indywidualne paczki specjalne i tak dalej. W skrócie, każdy, kto gra na nowym koncie, ma do kupienia takie indywidualne paczki specjalne, na każdej postaci jest to dostępne, no i od 3. paczki do ostatniej każda nam daje klepsydry. Łącznie z tych paczek specjalnych, jeżeli kupimy wszystkie, to możemy uzyskać nawet i nawet chyba około 10 tysięcy klepsydr, tak między 8 a 10, no już dokładnie nie pamiętam, tak czy inaczej bardzo dużo, więc pytacie się mnie, jak to się stało, że na przykład, nie wiem, miałem 200 klepsydr, no a potem kupiłem pakiet podziemi na nowym koncie, na jakiejś tam serii nowej, no i tych klepsydr nagle mi się zrobiło 1200, bo pakiet podziemi bodajże właśnie daje 1000 klepsydr, no i potem kolejny pakiet od 150 poziomu, on tam daje chyba 1500 tych klepsydr, no już nie pamiętam tych wartości, można sobie obejrzeć ten film sprzed 3 dni czy tam 4, nie wiem w sumie kiedy to wrzucę, ten po prostu o paczkach specjalnych, o promocjach, który nagrałem niedawno i będziecie widzieć, ile dokładnie każda paczka wam daje klepsydr, no ale to też jest jakiś sposób, żeby te klepsydry zdobyć. No i ostatnim chyba sposobem na tutaj zdobywanie tych klepsydr to jest po prostu ich zakup w sklepie internetowym. Dlaczego? Ano dlatego, że w sklepie internetowym home.sfgame.net pojawiły się właśnie paczki z klepsydrami i wyglądają w następujący sposób. Za 12 zł mamy 250 klepsydr, za 20 zł mamy 450, no i za 40 zł mamy 1000 klepsydr. Tak te paczki się w tym momencie prezentują. Co jest fajne i o czym nie powiedziałem? Po pierwsze, na początku tego miesiąca, czyli w pierwszy weekend, jak się nie mylę, tak? To był pierwszy weekend dokładnie, między 5 a 7 maja mieliśmy 20% więcej na te klepsydry. Ja wam o tym pisałem na karcie społeczność, ja wam o tym pisałem na Discordzie, aczkolwiek nie mówiłem na żadnym odcinku, bo wydaje mi się, że te klepsydry nie są jakieś giga popularne do kupowania, mało kto je kupuje, no ale tak czy inaczej mieliśmy tą promocję 20%, no i wyglądała ona w następujący sposób. Zobaczcie, więc nie wiem jak to teraz będzie wyglądać, bo to była ogólnie pierwsza promocja na te klepsydry, nigdy wcześniej jej nie było. Nie wiem, czy może będzie tak, że na koniec miesiąca będziemy mieli, tak jak do tej pory, właśnie promocję na grzyby, na pierwszy weekend miesiąca no to będzie promocja na klepsydry. Tak czy inaczej warto sprawdzać ten sklep internetowy co tydzień, co piątek, bo może akurat na jakąś promocję trafimy. Teraz była właśnie taka na klepsydry plus 20% tej ilości klepsydr, jak sami widzicie. Oczywiście podczas zakupu klepsydr, tak jak i wszystkiego innego na tym sklepie internetowym, można podać mój kod neutral i ja część z tego, co wy zapłacicie, czy to właśnie za klepsydry, czy to za grzyby, dostaję bezpośrednio dla siebie, więc ślicznie dziękuję, jak ktoś będzie kupował, bo dzięki temu, że używacie kodu neutral, można po prostu jakoś tam wesprzeć. Macie zresztą wszystko na banerku. Widziałem, że ktoś tam pytał, czy na klepsydry też to działa. Oczywiście, że tak, na tym sklepie w ogóle chyba wszystko, co będzie w przyszłości do kupienia, o ile jeszcze coś dodadzą, no to przy każdym zakupie będzie można używać kodu twórcy, tak jak teraz można przy grzybach, można przy pakietach, można przy klepsydrach, tak ogólnie przy wszystkim możecie zawsze sobie rozwinąć to pole kod twórcy, no i podać neutral i tutaj będzie to działało. Więc tak, na klepsydry oczywiście również można, jak ktoś planuje sobie kupić, to będzie mi miło, jak tego kodziku użyję przy zakupie. Dobrze, no i tyle, to są wszystkie sposoby, jakie mi przyszły do głowy i chyba innych nie ma ogólnie w gierce na ten moment, dzięki którym możemy te klepsydry zdobywać. Wy sobie już zdecydujcie sami, czy będziecie chcieli właśnie, no powiedzmy, no, czy będziecie chcieli rolować gabinet magii, czy po prostu czekać, aż wam wylecą te klepsydry z misji. To już wszystko zależy od was, zależy od stylu gry, no ale podałem wam tutaj wszystkie sposoby, dzięki którym możemy zdobyć klepsydry, no i myślę, że już nie będzie w przyszłości takich pytań, skąd on ma tyle klepsydr, jak to działa i tak dalej, i tak dalej. Są jeszcze na przykład pakiety specjalne z jakiejś okazji, powiedzmy jakiś tam, no Boże Narodzenie, chociaż nie, Boże Narodzenie nie, na Sylwestra chyba były teraz, na jakieś tam letnia wyprzedaż, zimowa wyprzedaż, jakieś właśnie, jakiś czarny piątek, no i tam też były pakiety specjalne, które dawały klepsydry, więc z nich też można było te klepsydry dostać, no ale to się co roku zmienia, co roku są inne paczki, więc tego tutaj nie brałem pod uwagę, wziąłem pod uwagę tylko te indywidualne paczki, które każdy ma takie same, że tak powiem. I tyle, to są wszystkie sposoby, ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, ślicznie wam dziękuję za oglądanie, zostawcie kciuka w górę, pamiętajcie o tym, zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, subujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie oczywiście pisać komentarze, jak coś tam będzie niejasne czy coś, pytajcie, chętnie wam odpowiem. Dzięki ślicznie za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!